Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej zlepki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać się ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaś sobie głowę, obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto Słowo Pańskie. Ta liturgia rozpoczyna 40-dniowy czas Wielkiego Postu. Ta liturgia jest pełna znaków, które mają do nas przemówić. Pierwszym znakiem jest głód. Dzisiaj post ścisły. I pierwsze pytanie, które mamy sobie zadać, to jest pytanie: jesteś głodny? Odczuwasz głód? Bo liturgię, wiarę przeżywa się nie tylko intelektualnie, że zdobywamy jakąś wiedzę, jakąś informację, ale wiarę, liturgię przeżywamy całym sobą, wszystkimi zmysłami. Czujesz głód? Czujesz głód miłości? Niektórzy mówią w ten sposób, że wie ksiądz, to tak trochę niezręcznie wyszło w tym roku Środa Popielcowa, wypadła Walentynki w Środę Popielcową. A ja myślę, że to jest niesamowita okazja do tego, żeby zrozumieć, czym jest post. Bo my często nie rozumiemy sensu postu. My post sprowadziliśmy w dzisiejszym świecie, w którym jest nieustająca konsumpcja, nieustające zdobywanie czegoś, posiadanie czegoś, używanie czegoś. Sprowadziliśmy post do diety. Czym się różni post od diety? Dieta skupia na mnie. Ja jestem ważny. Odnosi się do mnie. Post odnosi się do drugiego. Postu nie jest w stanie zrozumieć osoba, która nigdy naprawdę nie kochała. Post może zrozumieć tylko ktoś, kto naprawdę w swoim życiu był zakochany bądź kocha. Bo prawdziwa miłość ze swej natury związana jest z rezygnacją z samego siebie, z ofiarą z samego siebie. Ale człowiek, który kocha i rezygnuje, i to jest ciekawe, nie odczuwa żalu, ale radość. Dlatego niech nasze miny nie będą posępne. Niech nie będą zatrwożone, ale pełne radości, że mamy dla kogo pościć. O co chodzi w poście? W świecie, w którym nieustannie jest kult siły, kult władzy, posiadania, Post ma nas nauczyć bezsilności. Post osłabia. To jest ciekawe, mało kto na to zwraca uwagę, że kiedy wojska izraelskie w Starym Testamencie wyruszały do jakiejkolwiek bitwy, czy z Amalekitami, czy z jakimikolwiek innymi wrogami, zawsze przed bitwą był post. Można powiedzieć, ale to nielogiczne, to w jakiś sposób nie zgadza się z naszą logiką rozumienia. Przecież człowiek przed bitwą powinien nabrać krzepy, siły. Logika była taka, masz poczuć, że jesteś słaby. Bo jeżeli będziesz silny i zwyciężysz, przyjdzie ci do głowy, że to ty zwyciężyłeś. Że tobie się udało zwyciężyć, że to ty jesteś silny. Izraelici mieli doświadczyć swojej słabości, tego, że są słabi, nie są samowystarczalni i że to Bóg zwycięża. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na dzisiejszą kolektę na początku mszy świętej. Wielki Post ma być czasem naszej walki ze złym duchem. Dlaczego pościmy? Dlatego, że masz zobaczyć, że sam jesteś słaby. Że ja jestem słaby, nie jestem samowystarczalny. Niektórzy podchodzą do postu jako do pewnego rodzaju ćwiczeń ascetycznych, do pewnego rodzaju ćwiczeń, które mają wzmocnić mojego ducha. Mam być silny, mam być mocny. Środa Popielcowa ma coś zupełnie innego. Masz zobaczyć, że jesteś słaby. Że nie radzisz sobie ze swoją słabością, nie radzisz sobie ze swoim grzechem. Środa Popielcowa zaprasza nas do nawrócenia. Nam się często wydaje, że nawrócenie polega na tym, że mam sobie poradzić ze swoim grzechem, mam sobie poradzić z taką czy inną słabością i przez to przybliżyć się do Boga. Nieprawda. Nawrócenie nie na tym polega. Nawrócenie polega na tym, że mam przybliżyć się do Chrystusa, a On we mnie poradzi sobie z moim grzechem i moją słabością. Można powiedzieć i tu jest bliskość Boga i poradzenie sobie ze słabościami, ale zupełnie odwrotny kierunek. Bo jeżeli człowiek dojdzie do wniosku, że post, te 40 dni polegają na tym, że ja mam być silny, mam być mocny, mam radzić sobie z tymi czy innymi słabościami, to będzie samo doskonalenie, nie mające nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chrześcijanin ma zobaczyć, jestem słaby. Moja siła jest warta tyle, co proch. Tyle razy chciałem zmagać się z tą czy inną słabością, takim czy innym grzechem i nic z tego nie wychodziło. Wracałem do tego samego grzechu. Po co poszczę? Po co ten głód? Po to, żebym zrobił miejsce dla Boga. Ten głód pyta każdego z nas, co jest w stanie Ciebie nasycić, co jest w stanie Ciebie zaspokoić, ten głód, który nosimy w sobie. Bez względu na to, ile byś nie nagromadził, ile się nie najadł, ile nie posiadał, ile nie używał, nadal będziesz odczuwał to wewnętrzne pragnienie. Ten głód ma nam uzmysłowić dzisiaj, po pierwsze, jesteśmy słabi. Jesteśmy grzesznikami. Nie radzimy sobie z własnym grzechem. Potrzebujemy Boga i po to przychodzimy dzisiaj, aby otrzymać kolejny znak, znak popiołu. Moje siły są warte tyle, co proch. Staram się i nic z tego nie wychodzi. Po jakimś czasie wracam do moich dawnych przyzwyczajeń, do moich dawnych nawyków. Potrzebuję Boga. W czasie posypania popiołem są słowa, które mamy usłyszeć. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To, co powiedziałem, nawrócić się wcale nie znaczy, że ja mam sobie poradzić z jakimś grzechem. Mam pozwolić Bogu, aby do mnie się przybliżył. Mam poprzez mój post, rezygnację z czegoś, zrobić miejsce w tak bardzo napiętym grafiku w moim życiu dla Niego. Żeby On miał przestrzeń ze mną się spotkać. I potem mam usłyszeć, i wierzę w Ewangelię, to, że Bóg jest blisko ciebie. Bez względu na to, co się w twoim życiu dzieje, bez względu na to, jaką historię ci właśnie przyszło przeżywać, jakie doświadczenie choroby, cierpienia, samotności, Bóg jest blisko ciebie. Z tymi myślami za chwilę mamy otrzymać ten znak popiołu. Po pierwsze, mamy uświadomić sobie, jestem słaby. Nie radzę sobie. Jestem grzesznikiem. Nie muszę przed Bogiem napinać moich mięśni. Nie muszę być duchowym atletą, który coś udaje. Mam pozwolić Bogu, żeby mnie uratował. Post daje doświadczenie słabości, ale też rodzi w człowieku modlitwę. Panie, pomóż. Uwikłałem się w moje dawne nawyki. Uwikłałem się w te same grzechy. Pomóż, bo jestem słaby i grzeszny. I post, żeby nie stał się tylko i wyłącznie formą jakiejś naszej ascezy, jakiejś diety, że z czegoś rezygnuje, musi mieć również formę miłości. Jeżeli z czegoś rezygnuję, to coś mogę dać komuś. Mogę zobaczyć, że mogę tym czymś, z czego rezygnuję, podzielić się z moim bratem. Pamiętam w mojej poprzedniej parafii w czasie Wielkiego Postu razem z proboszczem zrezygnowaliśmy z jednego posiłku. Ale nie chodziło o dietę, ale chodziło o to, że te pieniądze, które wydalibyśmy na ten jeden posiłek, przeznaczyliśmy na dom dziecka w naszej parafii, w naszej wspólnocie. Dzisiaj konferencja episkopatu zachęca nas. Jeżeli dzisiaj odmówiłeś sobie jakiegoś posiłku, odmówiłeś sobie czegoś do zjedzenia, czujesz głód, to żeby ten post twój miał sens, to co byś wydał na ten posiłek, przekaż na Ukrainę. Przekaż na tych, którzy mają się znacznie gorzej od ciebie. Bo tylko wtedy post ma sens, kiedy ja dzielę się z drugim człowiekiem swoją miłością, kiedy rodzi we mnie konkretną postawę miłości. Za chwilę pomodlimy się, błogosławiąc popiół, którym będziemy posypani. Warto pamiętać, że popiół jest brany według tradycji z palemek wielkanocnych. Tych palemek, które wiwatowały Hosanna Królowi Dawidowemu. Tyle warta jest chwała ludzka. Tyle warta jest moja i twoja kariera. Tyle warta jest moja i twoja siła. Tyle co proch. Masz poczuć, że jesteś słaby i potrzebujesz pomocy. Niech to doświadczenie zrodzi w tobie modlitwę. Panie, ratuj mnie i daj mi doświadczenie, że jesteś blisko mnie. Z tymi myślami, z tymi pragnieniami za chwilę podejdźmy, aby otrzymać kolejny znak. Znak popiołu, mówiący, że to nie ja mam sobie poradzić z moim grzechem. Nie ja mam dokonać wysiłku, ale mam przyjąć to, co Bóg dla mnie dokonał. To On dokonał wysiłku. On mnie zbawił. On mnie uratował.